Dziękuję, witam. Tu Krzysztof Strywanowicz. Jest godzina 10:39 czasu rosyjskiego, a 11:43 czasu telewizyjnego polskiego oraz jest 28,7 stopnia w zaciemnionym, zamkniętym pomieszczeniu, ponieważ temperatura już tak rośnie, że w tym momencie już nie trzeba ich wpuszczać do domu. Więc w związku z tym okno już jest przymknięte, wentylator szumi, także nie mogę się obracać w tamtą stronę, bo tak to szumi. No tak nie szumi, nie szumi. W związku z tym teraz będę mówił w taki sposób, zaglądał. I jeszcze tak tylko chciałem powiedzieć, taką informację fizyczną, która się bardzo przydatna mi okazuje, a zgadza się z tym, czego się uczyłem w szkole. Jak jest napięcie i natężenie prądu. Napięcie i natężenie prądu. No, napięcie i natężenie prądu jest nieważne, oprócz korków i oprócz, że tak powiem, zapięcia w gniazdku. Bo jeżeli ładuję coś przez USB, to ładuję prądem 5 V, a jeżeli coś ładuję z gniazdka, to ładuje coś prądem z 220 V, czyli 44 razy silniejszym. 44 razy silniejszym, 44 razy może mieć większe natężenie. Właśnie dlatego bezpieczniki w komputerze są niewielkie, miliamperowe, czy nie wiem, czy nawet nie mikroamperowe, a bezpieczniki na klatce schodowej są 10-amperowe. Dlatego, że 220 V razy 10 amperów to jest 2200 W. I w tym momencie taki czajnik, który ma 2000 W, to jak się go włączy, no to on rozgrzewa ten bezpiecznik prawie 10 amperami. I 10 amperów, no to może go, jak za długo będzie pracował, to go może nawet przepalić. W związku z tym wielkość bezpiecznika jest ważna, żeby nie było pożaru, bo jeżeli na przykład zamiast bezpiecznika wstawimy coś, co zamiast niego będzie przewodziło prąd, to wtedy się tak rozgrzeje, że zagotuje nie tylko wodę, ale i całą instalację w ścianach, która zapali całe otaczające całą otaczającą konstrukcję, czyli czy to będzie drewno, czy to będzie słoma, czy to będzie plastik, to wszystko się zapali od tego gorącego prądu elektrycznego o mocy 2200 W. No bo 10 amperów razy 220 V to jest 2200 W, czyli moc prądu. Joule na sekundę, ale to co tam joule? Joule, to są... Które to są miesiące właśnie? Joule, July, to po angielsku są nazwy miesięcy. Trzeba sprawdzić. Dziękuję. Do zobaczenia.